Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale i przychodzę do Was. Słyszycie echo? Tak, jestem w moim pokoju, jest on jeszcze niedokończony. Jeszcze brakuje oczywiście łóżka. Tu widzicie, za mną są obrazy i jest dylemat. Czy one zostają, czy syn je zabiera ze sobą? Nie wiem, zobaczymy, co syn zadecyduje. Ale jest lekkie echo, bo są tylko złożone już. Już są złożone dwie rzeczy, panele są położone, brakuje jeszcze kanapy i brakuje komody. Także pokażę Wam, jak na dzień dzisiejszy wygląda mój pokój. I tu macie toaletkę. Toaletkę kupiłam w Ikei. Jest to ta toaletka z tą szufladą. Dużo osób jej nie poleca, ale ja powiem Wam, że mi się ona bardzo podoba i do tego kupiłam sobie takie wkłady. Jeszcze jest pusta, gdyż będziemy jeszcze tutaj dowieszać lustro i lampki. Lustro już oczywiście czeka, aż mój mąż je powiesi i czekamy na elektryka, żeby tutaj syna kolega będzie nam robił lampki. On się na tym zna, mój mąż raczej jest bardziej budowlańcem jak elektrykiem, także mąż nie chciał tutaj tego robić. Panele są pięknie położone z listwami i tu stoi jeszcze do rozłożenia, to jest taka półka z tej serii LAK. Ja ją właśnie będę się zaraz za nią brała, żeby ją rozłożyć i ona będzie stała, słuchajcie, tutaj w tym miejscu. Moje te płótno oczywiście stąd pójdzie, stojak do nagrywania również. Rolety są bardzo fajne i słuchajcie, jak ja je zasłonię, one są takie podlepiane z drugiej strony gumą, a z tej strony jest taki ładny srebrny kolor, więc jak ja je zasłonię, słuchajcie, na wieczór, to jest ciemno, a na dzień sobie są lekko rozłożone. Tak to wygląda. Ten vlog będzie łączony, będzie z dwóch dni, także do zobaczenia w następnym dniu. I tu, moi drodzy, czeka przesyłka z AliExpress. Na Instastory obiecałam, że nagram film, co zamówiłam sobie do mojej toaletki. Jedna przesyłka przyszła. Nagram Wam, co sobie kupiłam, żeby mieć na mojej toaletce. Witam Was serdecznie, moi drodzy, w drugim dniu, a mianowicie wieczorem, gdyż mamy 20:34, a u mnie jeszcze świeci słońce. Jeszcze świeci słońce i postanowiłam, że wezmę się za składanie mojej nowej półki. Powiem Wam, że ja bardzo lubię składać meble z IKEA, także sprzęt już jest gotowy, wszystko jest przygotowane i ja zabieram się do pracy. Najważniejsze co? Instrukcja. Zawsze ją przeglądam, więc zaczynamy. I tak, moi drodzy, prezentuje się ta półka. Zajęło mi to 10 minut skręcania, także moja toaletka już wygląda coraz lepiej. Jeszcze sobie coś na tej półce będę musiała poustawiać. Tak wygląda mój kącik. I dziś się z Wami żegnam. Jutro wybieramy się z mężem na zakupy. Będziemy szukać krzesła do mojej toaletki. Także do zobaczenia. Odezwę się jutro. Witajcie w piąteczek. Jesteśmy właśnie w sklepie meblowym. Szukamy dla mnie krzesła. Ale trafiliśmy do takiego sklepu bardziej z meblami do salonu. A ja szukam krzesła do mojej toaletki. Jedno już sobie upatrzyłam.
i może tam to kupię, ale jeszcze chcemy się troszeczkę przejechać po innych sklepach, zobaczymy. Jak na razie jedno jest upatrzone. Może je kupię, może nie. Może znajdę coś lepszego, a jak nie, to potem to wrócimy. Soski skórzane. Naprawdę mają duży wybór. Jest to sklep Folk. No tutaj raczej widzę same bardziej sofy. No tu raczej tego chyba nie dostanę. Dobra, lecimy do drugiego sklepu. I krzesło kupione. Także jestem zadowolona. Na pewno pokażę już później, jak wszystko wygląda w domku, jakie to wszystko poskładam. Krzesełko bardzo fajne. Na kółeczkach jednak, ale na gumowych kółeczkach. Nie będą mi się panele niszczyły, także super. Dziś mamy przepiękną pogodę. Teraz już słońce zaszło, ale jest 23 stopnie. I zobaczcie, jaka mgła. To jest nietypowa pogoda na Islandię. 23 stopnie i pięknie rośnie lubin. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest po prostu przepięknie pełno lubin. Pięknie to wygląda. My już wracamy do domku. To już by było jak na razie tyle zakupów do mojego pokoju. Jeszcze zostanie nam tylko sofa, ale nad tym to musimy się troszeczkę zastanowić. Nam przyszło stać w korku, niestety piątek, mamy teraz długi weekend, poniedziałek jest czerwony dzień, czyli wolny dzień, także my jedziemy pomalutku do domku i już z tego miejsca będę się z Wami żegnać. Ja tego vloga chcę wrzucić teraz w sobotę, a mój pokój cały, dokładnie jak wygląda, łącznie z otwieraniem paczek, które sobie zamówiłam z AliExpress, jak również i krzesła, będę Wam nagrywać na następnego vloga, który już pójdzie w środę. Także ja z Wami się będę w tej chwili żegnać. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnych filmach. Buziaki, pa!